Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines. No mamy troszeczkę tutaj problemów, yy, które postaram się dzisiaj jakoś rozwiązać. Yy, pierwsze co, bo też widziałem jakieś komentarze, że tutaj na tych pastwiskach mogą być problemy, yy, ponieważ one nie są na żyznych glebach. I sobie tak patrzyłem. To znaczy, teraz oczywiście nie ma problemu. Chwileczkę przed yy, rozpoczęciem nagrywania odcinka tutaj były jakieś problemy, yy, no ale włączyłem nagrywanie, już ich nie ma. Ale to i tak trzeba sprawdzić, ponieważ te pastwiska chyba też muszą być na żyznych glebach. A chyba troszeczkę za daleko już je postawiłem, więc pozwolę sobie tutaj na takie drobne, nazwijmy to, oszustwo? Nie wiem, czy oszustwo. Domaluję sobie troszeczkę tych żyznych gleb w tych okolicach, żeby już tych pastwisk nie przesuwać tutaj, tutaj, nigdzie dalej. To też nie chodzi o to, żebym sobie robił żyzne gleby, gdzie tam chcę i tam robię te pola, no tylko jak już tutaj postawiłem, to serio, niech to już Tutaj stoi yy, i zobaczmy teraz, czy to się w ogóle domalowało, czy coś, czy, czy to w ogóle działa. No nie wiem, załóżmy, załóżmy, że to działa, chociaż coś mi się wydaje, że te zielone yy, też mi przysłaniają troszeczkę te żyzne gleby. Tak samo ostatnio tutaj niby były żyzne gleby, teraz jest to zasłonione takim właśnie terenem jakimś yy, leśnym, ale to też nie wiem, czy nie przez te trawy, które tutaj postawiłem. Yy, no dobra, nie wiem, czy, czy to działa. No nieważne, powiedzmy, że chociaż nie no to nie działa. Co jest? Może za dużo tych traw serio tutaj dałem, ale to się nie chce malować. No dobra, czyli widzę, że tego chyba za bardzo nie poprawię. No chwila, a gdybym tak na przykład yy, spróbował wymazać troszkę tych traw, bo może te trawy, mimo że ich nie widać, one są na przykład na tych pastwiskach? Okej, okay, dobra, to sobie wymarzemy. I teraz mi pokażcie te żyzne gleby. Już sprawdzam. Okej, okay, teraz to zielone zniknęło. O, i teraz się dopiero maluje. Super. Yy, to sobie chociaż nie... Chwila, żebym ja to tutaj widział. Moc pędzla, jeden rozmiar. Okej, okay, dobra, powiedzmy, że będzie. Yy, włączę sobie jeszcze ten widoczek i coś, no coś się tutaj maluje. Okej, okay, coś się tutaj maluje. Może też nie jakoś super dobrze, ale gdy jeszcze troszkę tych traw stąd usunę, czyli te trawy trzeba po prostu malować poza, poza takim Rzeczami, chociaż może nie przeszkadzają, może aż tak nie przeszkadzają. Na pewno w tej grafice przeszkadzają, żeby widzieć, gdzie są żyzne gleby. Ok. No, powiedzmy, że teraz może troszkę tego więcej będzie. Tutaj też jakieś rudy są, nie wiem, czy to nie przeszkadza. No, powiedzmy, powiedzmy, że będzie troszeczkę lepiej. Dalej, kolejny problem, który chciałbym rozwiązać, to tutaj brak wystarczającej liczby pracowników. Co też zauważyłem przed odcinkiem? Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś robiłem tutaj. Takie osiedle dla niewykształconych, czyli była tutaj tylko podstawówka, gdzie ona jest? Tutaj, tutaj jest tylko podstawówka, no i co, przez chwilę było dobrze, przez chwilę ci ludzie tutaj pracowali, ale teraz, jak sobie sprawdzałem, bardzo dobrze wykształcony 70, bardzo dobrze wykształcony 54, to znaczy jest troszeczkę tych niewykształconych. No, ale yy, widzę, że oni i tak jakoś się do tego uniwersytetu chyba dostali, bo osiedle dla niewykształconych zmieniło nam się w zwykłe osiedle. Także, no cóż, co poradzić? Chyba, chyba trzeba na przyszłość już to tak robić, że, że jak robię jednak uniwersytet w mieście, to już nie robić tych miejsc pracy dla tych niewykształconych, bo oni i tak się w końcu wykształcą. No, ale teraz będziemy jeszcze tutaj próbować. Yy, będziemy jeszcze troszeczkę próbować, ponieważ w tych domkach no są niewykształceni, tak? Tutaj są jacyś Niewykształceni, więc postaram się jeszcze jakąś tutaj taką wioskę z, z tymi ludźmi porobić. Tylko, że może nie tutaj, bo tutaj są właśnie te żyzne gleby, więc tu się zrobi jeszcze jakieś, właśnie pola. A po tej stronie tej drogi jest mnóstwo takich zwykłych terenów, także tu się zrobi jakąś drogę polną i przy tym się postawi jakieś domki, także może jakiś, na przykład, wjazd. Jakiś, na przykład, wjazd z tej drogi, chociaż stąd też gdzieś może być. Tak, myślę, że stąd to też będzie dobry pomysł. Yy, na przykład, jakby taka droga sobie o. Tędy gdzieś tak wjeżdżała. Teoretycznie to można nawet zrobić jakieś połączenie z tym, no, żeby tam mieli jak przejechać. Yy, tylko, oczywiście, już tutaj sobie zaznaczę, żeby wiedzieli dokładnie, gdzie jest główna droga. Yy, to jest główna droga. Pięknie w ogóle. Jakie są prędkości na tej drodze? 90. Może być 90, może być 90. Może nie będę jakoś bardzo z tym kombinował. Yy, także tą polną drogę tu sobie poprowadzimy gdzieś obok tego lasu, obok tych drzewek. Można tu troszeczkę bliżej do tej drogi zjechać dalej. Na przykład troszeczkę pod te góry, jakoś w ten sposób. Tu też może to się odgałęziać. Jakoś na przykład tak. Druga, jakaś taka właśnie droga przez wieś. Na razie też nie będę jakoś super daleko z tym szedł, bo nie wiem ile dzisiaj mi się uda zrobić. I to sobie podłączymy jakoś tutaj. Ok, dwa wjazdy. Myślę, że wystarczą. Też zbyt dużo ludzi tutaj mieszkać nie będzie. Oczywiście, oczywiście jeszcze przyda nam się woda. Przyda nam się tutaj woda. Pod tą główną drogą, tędy dalej ją sobie poprowadzimy. Tak, tak, tak. Tutaj, tutaj i jeszcze tędy pod tą drugą drogą. Super, czyli wodę mamy. Jeśli chodzi o prąd, to on tutaj zaraz powinien być. To znaczy, poprowadziłbym jeszcze może te przewody przy tej głównej drodze, a gdzie tam już do wsi będzie potrzeba. Ajt, nie tak? Może ja to przyciąganie powinienem wyłączyć. Może bez przyciągania będzie prościej. A do wsi to już jakimiś budyneczkami pod ziemią się to jakoś poprowadzi. Yy, także tak, tak, tutaj dalej i na razie do końca tej drogi. Yy, super, no i co? Myślę, że na szybko trzeba by dołożyć troszeczkę tych domków, tylko też nie chciałbym, żeby, to po, żeby z tego zrobiło się jakieś takie gęste miasto. No na pewno nie chciałbym mieć czegoś takiego, tak? Yy, jeszcze bym sprawdził. Jak tutaj? No są ci niewykształceni, tak? Są. Możliwe, że trzeba by im jakieś, jakąś, na przykład, linię autobusową w te okolice zrobić. No ale dobra, właśnie, nie chciałbym miasteczka w tym miejscu, tylko raczej wieść. Także te domki raczej nie będą tak jakoś super obok siebie, tylko w jakichś większych odległościach. Tylko, że tutaj już postaram się nie popełniać tego błędu, co tutaj, to znaczy błędu. No chciałem mieć też taką strefę przemysłową, rolną, no ale widać, że, że jednak nie mamy takich mieszkańców. Także tutaj już bez stref fabrycznych, tylko mieszkańcy będą w tej okolicy, a tam mam nadzieję, że będą sobie do jakiejś pracy jeździć. Także tutaj troszkę tych domków, tutaj w centrum, powiedzmy, że to jest centrum, tak, ta droga, super centrum, to tutaj będzie jakiś sklepik, dalej też jakieś domki, raz, dwa, okej, okay, co tutaj jeszcze, może gdzieś tutaj, przy całej tej drodze, może też coś mniejszego czasem, żeby też nie jakieś takie super wielkie te wszystkie domy były. Dalej pojedźmy sobie tutaj, to też, no no, i gdzieś tu przy tej drodze, co którąś tam kratkę, coś też mniejszego, jeszcze mniejszego, może tak i to na przykład w ten sposób. Tutaj też takie centrum się zrobiło, więc powiedzmy, że nawet dwa sklepy możemy zaszaleć. Dwa sklepy niech tutaj mają. Przy tych słupach, no dobra, też ktoś tam może jakoś mieszkać. Dalej, tak to sobie zrobimy. Też tutaj, może jeszcze jakieś domki, jakiś taki mały. W ogóle to się buduje. Przyspieszę sobie czas, chociaż nie wiem, czy to coś da. Już coś tam powstało, tylko prądu nie mają, także zaraz się tym zajmę. Tutaj jeszcze, okej, okay, wystarczy, żeby to też jednak wyglądało jak wieś. Wiadomo, dosyć dużo tych domków, ale też, no, żeby chociaż troszeczkę wyglądało jak wieś. Tak, okej, okay, i teraz. Stąd pod tą drogą podłączymy się tymi budyneczkami. Ajcie, jeszcze jeden. I tutaj mają prąd. Można też jeszcze gdzieś tu się podłączyć, żeby to już było. Okej. Okay. Jakby się tutaj jakieś zaraz wybudowały i jeszcze na przykład po środku. Super. Yy, Także prąd powinien już być. Mieszkańcy zaraz się wprowadzą i mam nadzieję, że pójdą serio pracować w te okolice. Yy, bo na czymś takim, to ja nie wiem kto tutaj pracuje. Czy tutaj pracujemy jacyś niewykształceni? A jest. Dobra. Yy, są miejsca dla niewykształconych dosyć dużo. Dla wykształconych, dla dobrze wykształconych, dla bardzo dobrze, no to jest chyba bardziej mieszane, tak? Tutaj potrzeba różnych tych pracowników. A jednak na takich polach, no to tylko niewykształconych, więc lepiej jednak robić tego typu zakłady. Jak tam, poprawiło się? No tutaj jeszcze na tym jednym jest za mało surowców. Hmm. Jeszcze bym spróbował wymazać tutaj troszkę tego. Spróbuję jeszcze dołożyć może nie to, tylko tych żyznych glebtu. Nie wiem. No, najwyżej na jednym tam nie będzie, to też y, mniejsza z tym. Y, jak tam już się wprowadziliście, wszędzie się wprowadzili? No, powiedzmy, powiedzmy, jeszcze tutaj może jakiś domek, tutaj jakiś domek. Y, Okej, okay. teraz też, żeby tu jakoś ciekawiej troszeczkę było, a nie tylko zwykła ulica z jakimiś małymi domkami. Y, dołożyłbym na przykład jakiś cmentarz. Myślę, że tak, na takiej wsi może być jakiś cmentarz. Y, gdzieś, gdzieś, gdzieś na przykład tutaj. Okej, okay, może być tu i mogę nawet jakiś parking też przy tym postawić, jakby gdzieś tam powiedzmy z miasta przyjechali ludzie też na ten cmentarz, żeby mieli gdzie samochód zostawić. To chyba będzie zwykły, taki najmniejszy parking, gdzieś tutaj po drugiej stronie. No dokładnie, bez przesady, bez przesady. Dużo ludzi raczej tutaj przyjeżdżać nie będzie. Także mamy troszeczkę więcej tych pracowników, jeszcze się tak zastanawiam. Chyba dalej, chyba dalej jeszcze z tym pojedziemy. Jeszcze troszeczkę dalej z przyciąganiem. Y, OK, i tutaj może ta droga niech sobie pójdzie jakoś tak i tak. Y, a tą drogę też zaraz będzie trzeba już z tym łączyć, ale to jeszcze za chwileczkę. OK, to może jeszcze tędy przejechać, i tu się na przykład podłączyć. Y, jakiś przejazd, może być jakiś przejazd tutaj obok tego domku. Y, teraz, bo tu mi się troszkę te kratki popsuły. Co, co my tu mamy? Co my tu mamy? Wilk, ok. Y, wilk, y, już y, sklep w tym miejscu drugi sklepik bo tutaj też jakieś takie y, jakieś takie dosyć główne drogi jakiś przejazd więc troszeczkę ludzi tu może być y, w okolicach też jakieś domki tak 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 tutaj może troszeczkę jakiś taki większy tutaj już całkiem taki duży no i tutaj troszeczkę żeby gęściej było y, tak 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 OK to może być taka bardziej zaludniona część część wsi y, także to sobie zaznaczę OK dobra y, Так, так. I jeszcze trzeba by przy tych przewodach coś takiego, coś takiego. Też nie chcę tutaj za długo tego robić, bo wiem, że to może nie być jakoś super ciekawe. Takie zaznaczanie tylko tych stref. Także już, już, już na szybciutko to sobie tutaj zrobię. To jeszcze tak to zmarzę. Tutaj jakieś domki, i tutaj zaraz to się powinno wybudować. Zobaczmy jeszcze, co z prądem mogę. OK, jeszcze jakieś takie budyneczki tutaj dostawić, żeby to tam dalej poszło. I powinno być dobrze. Y, ok, jeszcze może, żeby tutaj troszeczkę bezpieczniej było. Dołóżmy sobie może na przykład jakąś klinikę. Może być, może być klinika na wsi, czemu nie y, na przykład, gdzieś na wieździe, może przy skrzyżowaniu, tak, przy tym głównym skrzyżowaniu, przy przyjeździe. Y, może być klinika do tego jakaś taka lokalna straż pożarna, lokalna remiza. Też myślę, że właśnie w takich okolicach jak najbardziej może być. Y, jakiś posterunek, posterunek, no no można, ale jego dam troszkę dalej. Tak, jego dam tutaj. Jego dam tutaj szkołę podstawową. Czy wy byście chcieli? Właśnie, czy ryzykować, czy ryzykować dawanie szkoły podstawowej? Może nie, bo po szkole podstawowej mogą pojechać do średniej, a nie będą mieć podstawowej, to będą niewykształceni i będą mogli pracować na tych polach. Także powiedzmy, że, że tym razem nie dam tutaj tej szkoły podstawowej. Yy, ok, tędy jeszcze, woda, super, czyli to mamy nawodnione, no i troszeczkę tych mieszkańców będzie, tak, troszeczkę tych mieszkańców będzie. Yy, tutaj jeszcze jakieś połączenie, nie, nie chcę robić więcej połączeń. Jeden wjazd, czy tam dwa, to i tak wystarczająco. Ewentualnie jakąś ścieżkę, ale to też takie, na wszelki wypadek, tak, żeby jakby ktoś bardzo chciał, żeby mógł podejść sobie do tej głównej drogi. Nie wiem po co, bo tutaj też nic nie ma, ale załóżmy, niech będzie, niech będzie coś takiego, żeby się dało przejść. Ok, także teraz, czy tutaj się jakoś sytuacja poprawiła? Na razie nie. Na razie nie, ale ja bym jednak poczekał, niech oni ogarną, że, że tam można pracować. Tutaj tylko dwie osoby w takim dużym domu mieszkają, więc to jeszcze, jeszcze będzie trzeba z tym poczekać. Także może teraz zająłbym się jeszcze tym pustym terenem, ponieważ, tak jak już wam pokazywałem, mamy tutaj troszeczkę, troszeczkę tych żyznych gleb, więc zrobiłbym sobie coś podobnego jak tutaj. Coś podobnego jak tutaj, ale troszeczkę innego, czyli teraz zaznaczymy sobie strefę przemysłową. Strefę przemysłową tutaj, tu Tutaj ok, jakoś tak mniej więcej do drogi. Yy, całe to tak, 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 tak. No, mniej więcej, mniej więcej. Yy, ok, więc mamy tą strefę. Jeszcze, żebym zobaczył dokładnie, gdzie tutaj, jakby całą drogę robić. Yy, czyli zrobimy sobie wjazd na przykład gdzieś tak. No, myślę, że tędy. Wjazd na przykład tak przez środek, chociaż wolałbym chyba mieć proste te drogi. Tak, jednak wolałbym mieć tą drogę prostą. Powiedzmy, że jakiś wjazd w ten sposób, i tutaj gdzieś tak mniej więcej przyciąganie, i tu gdzieś mniej więcej tak jak te żyzne gleby są takie dwie drogi. I teraz, 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 ponieważ też już widziałem komentarze, że tylko tą pszenicę robię, także że tam może potrzebne jest coś innego. No nie jest raczej potrzebne nic innego, bo to jest wygląd tylko, tak. Ale okej, okay, żeby był troszeczkę inny wygląd, to dzisiaj zrobimy sobie w tym miejscu troszeczkę inne, troszeczkę inne rzeczy. Hmm, ok, to można zamknąć. Yy, I teraz weźmiemy sobie średnie pole, chociaż szkoda, że nie mam jeszcze dużego pola uprawnego, ale to jak tam to się rozwinie, to może w przyszłości będą. Yy, także takie duże pole postawimy sobie. Aha, tylko że potrzebujemy jeszcze budynek główny, także gdzieś tutaj na wieździe. Yy, tutaj może być, może być w tym miejscu. I teraz średnie pole uprawne, chociaż ten budynek tu mi może troszkę przeszkadzać. Okej, okay, wcześniej troszkę. I teraz średnie pole uprawne w tym miejscu. Tak, jakoś je sobie tutaj tak równo postawimy jedno obok drugiego i żeby nie było, że cały czas jest to samo. Właśnie, samo się już wybrało. Także w tym miejscu będą pola kukurydzy. Widzę, że to już wszędzie nawet jest, tak że nie trzeba tego zmieniać. Czyli tutaj mamy pszenicę, tutaj będzie rosła kukurydza. I teraz jeszcze, oczywiście, do tego będzie potrzebna woda. Tędy sobie rurę zrobimy tutaj i tam gdzieś dalej. No i tych pól kukurydzy chciałbym troszeczkę więcej, chociaż nie wiem, czy mi się podobają te pola z tymi budynkami. Nie wiem, tak naprawdę, czy nieładniejsze są te, bo one są, one są tej samej wielkości, tak. W tamtą stronę. No tylko, że trzeba ich troszkę więcej postawić. Yy, Okej, okay, no zobaczmy. Yy, tylko nie, nie chcę tutaj pszenicy, tylko właśnie kukurydzę. No i jak dla mnie, to chyba lepiej wygląda. To chyba lepiej wygląda bez tych budynków. Także to sobie pozmieniam tylko na tą kukurydzę na szybciutko we wszystkich. I teraz, czy ja chcę to zamieniać? To znaczy, można by zrobić to tak troszeczkę różnie. Czyli jedna taka farma z budynkiem, powiedzmy, że to będzie budynek dla tych wszystkich, a poza tym, to mi się jednak podobają te mniejsze. Jak będą te duże, okej, okay, one chyba też są bez budynku, z tego co kojarzę. To najwyżej kiedyś się to jakoś pozamienia, ale na razie to bym raczej to zostawił tymi małymi. Pięknie, także kukurydza tutaj sobie Powinna rosnąć, może nawet wejdę tutaj jakoś tak, jako pieszy. No, 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 powiedzmy, powiedzmy. Idealnie to nie wygląda, ale załóżmy, że jakaś kukurydza sobie tutaj rośnie. Ok. Oprócz tego, oprócz tego, to znaczy nie wiem, czy oprócz tego, ale czy coś jeszcze mi będzie potrzebne? Myślę, że z tych takich różnych rzeczy, tak, baraki dla pracowników, bo to tam zwiększa ilość. Tego wszystkiego, tak jak dobrze pamiętam, wydajność pracy o 5%, do maksymalnej wartości 100%, tak? Do 100%. No, ok, także takie rzeczy też myślę, że fajne będą. Dwa takie sobie postawię. Jakiś na przykład warsztat naprawczy też można by dać, tylko może jeszcze jakąś drogę bym dorobił. Na przykład tutaj w tej okolicy i teraz taki jakiś warsztacik naprawczy w tym miejscu. Do tego, co jeszcze będziemy potrzebowali, sadów w tych okolicach nie będę robić. Nie, nie, nie. Sadów tutaj nie chcę, pastwisk raczej też nie. Młyn, 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 młyn. Można, można dać jak najbardziej. Młyn może być. Gdzieś na przykład tutaj taki jeden. Obory nie chcemy, mleczarni nie chcemy, rzeźni też nie. Silosy, hmm. to znaczy bez przesady, żeby znowu się nie okazało, że jest ich za dużo czy coś. Postawię sobie, może jeden taki silos, czy tam to są jako dwa silosy, yy, i na przykład stodołę. Ale, ale nic więcej, nic więcej z takich rzeczy do gromadzenia, żeby serio tego nie było za dużo. Za mało surowców. Zaraz będą surowce, spokojnie. I teraz tą drogę jeszcze sobie przedłużę, tą przedłużę po to, żeby tędy jakoś móc przeprowadzić sobie drogę. Okej. Okay. I pokażcie mi teraz, jak te żyzne gleby idą. No tutaj jeszcze są, tak? Więc w tych miejscach też chciałbym mieć tą kukurydzę. Też ją bym chciał mieć, tak? Mam nadzieję, że to się już od razu będzie robić. Jako kukurydza, że nie będę musiał tego wszystkiego zmieniać potem na tą pszenicę. Yy, Okej, okay. tutaj, tutaj tutaj i właśnie takie, takie duże pola, duże pola tej kukurydzy niech tutaj będą. Jeszcze kolejna droga, Chwila, jeszcze sprawdzę, bo teoretycznie tu by nie trzeba drogi, tylko na przykład kawałeczek dalej. Ile tutaj tego jest? 9, czyli pojedźmy sobie stąd jeszcze o 9, czyli w tym miejscu gdzieś. Spróbuję tutaj taką drogę zrobić i zobaczę teraz czy te pola by mi się tutaj zmieściły. No idealnie, dobra. Także ten sobie i idziemy z tym, tą drogę jeszcze dalej dotąd poprowadzę, tutaj w tą stronę, to można wszystko jakoś tak zamknąć, o ile ich tu jeździ, no troszkę dużo, wszyscy do tego silosa. Yy, zaraz, zaraz, się, zaraz jeszcze pomyślę, gdzie by tutaj jakiś dodatkowy wjazd można zrobić. Yy, tylko jeszcze tutaj, oczywiście, brakuje wody. Już, już, już ją tutaj dam. Yy, dalej, tędy w tą stronę, w tą stronę i jeszcze stąd tutaj. Okej, okay, super. Ile ich tutaj jeździ bez przesady, co tutaj się dzieje? Yy, chwila, chwila. Gdzie też jest nagleby? Ok, dotąd, czyli tędy drogę, tędy drogę. No i ewentualnie, jeszcze jak nie będzie działać, to sobie troszeczkę. O, gwiazdkę dostaliśmy. To sobie jeszcze troszeczkę tych żyznych gleb dołożę, żeby to już jakoś ładnie wyglądało. W ten sposób, i teraz jeszcze więcej tej kukurydzy. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów, że, że, że nie mają gdzie tego sprzedawać, czy coś takiego. Tak, 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 tu mi się jedno źle postawiło, to już to sobie wyburzę, i teraz jeszcze jedno takie pole. Do tego można by właśnie też takie średnie jedno postawić, żeby, żeby ten budyneczek też był. I tak, i tak. Okej, okay, super. No także porządne pola kukurydzy są, tylko że jeszcze chyba przydałby się jeden wjazd. Czy, czy to było tymczasowe, czy to było. Okej, okay, dobra, chyba nawet wjazd nie jest potrzebny, a nie wiem, czy on by jakoś tak super ładnie wyglądał, więc może wjazdu nie będę robił. Yy, może nie. Yy, czy tu coś jeszcze jest, co ja bym chciał dać? Ogrodzenie, tak, ogrodzenie może być, jak najbardziej. Yy, jak najbardziej, gdzieś się na przykład yy, ogrodzimy od tej drogi krajowej. Yy, tu sobie zrobię taki zakręcik, dalej jakoś tak. Ok, tutaj dosyć proste ogrodzenie będzie, czyli powiedzmy, że gdzieś po tych kratkach, po tych kratkach, i do drogi do. Tąd, OK. Jedno z drugim tutaj sobie połączę pięknie. Dalej jeszcze proste ogrodzenie. Będzie... Chwila, tutaj jeszcze kawałeczek dalej. Tu jeszcze kawałeczek dalej. Teraz proste ogrodzenie aż dotąd. Kawałeczek za daleko. O, dobra, bardziej stąd bym chciał. Teraz to niech sobie idzie do drogi. Tu jeszcze kawałeczek jest do wyburzenia, ten fragmencik. I tutaj na jakimś łuku, tu już może łatwiej będzie bez przyciągania. Stąd zrobić. Robimy sobie na zakręciku, przy tej drodze i gdzieś tak dotąd. Okej, okay. no powiedzmy, że tu jest jakaś brama, i nie wszystkich wpuszczają. Także to mamy, i teraz jeszcze mógłbym się zastanowić nad jedną rzeczą, czyli na przykład przedłużenie tej linii kolejowej, żeby oni nie musieli stąd gdzieś tam jeździć, tylko właśnie to jest stacja kolejowa dla tego gospodarstwa, a tutaj byłaby jeszcze taka stacja kolejowa dla tych stref fabrycznych i dla tych pól kukurydzy. Chyba tak bym zrobił. Chyba tak bym zrobił. Już sobie sprawdzę, gdzie by mi się coś takiego zmieściło. Towarowy dworzec kolejowy. Gdzieś, 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 chyba po tej stronie będzie najlepiej, chyba tak, chyba po tej stronie. Tylko trzeba by tutaj zrobić jeszcze jakiś sensowny wjazd, chyba po prostu. Wziąłbym sobie taką drogę jednokierunkową. Taką drogę jednokierunkową. Kawałeczek dosłownie, kawałeczek odjechał od tej drogi nie za daleko. I tutaj taki prosty fragmencik, i wjeżdżamy z powrotem na tą drogę. Coś takiego. Jednokierunkowa droga, żeby też tam jakichś problemów nie było. I teraz tą stację kolejową postawimy sobie tutaj. No troszeczkę tu się zepsuje może ta wioska, ale trudno. Będziemy jakoś to zmieniać. To jeszcze sobie kawałeczek mogę przesunąć jakoś tak bliżej. I teraz potrzebuję jeszcze torów, które muszą jakoś tędy wyjść. No, właśnie, tu będzie trzeba troszeczkę przebudować te baraki dla pracowników farmy. Przestawiłbym sobie na przykład w to miejsce, żeby mi nie przeszkadzały. Tą drogę na razie wyburzę, bo ona mi tutaj przeszkadza. I teraz myślę, że bez żadnych wiaduktów, bez innych rzeczy, no chyba że serio będą w przyszłości jakieś wielkie problemy, no to wtedy, wtedy się coś jeszcze porobi. Ale ich tu jeździ. Fajnie to wygląda. Fajnie, to wygląda. Serio, to działa, to działa. Mamy tereny rolne. Yy, przejedziemy sobie tędy. Taka droga, no to przejazd to tak naprawdę nie będzie przeszkadzało. No, duży przejazd będzie tutaj, tak? Przez drogę krajową, przejazd kolejowym. Yy, on może troszeczkę przeszkadzać. Yy, I teraz, teraz, chociaż w sumie po co ja tak zjeżdżam tutaj w tą stronę? Jak tam trzeba i tak do góry jechać? Okej, okay, może to lepiej prostym fragmentem zrobić. Yy, tak, tak. Yy, I tak tutaj taki prosty tor, i teraz przebudzę budowę będzie trzeba zrobić tu, czyli wyburzymy sobie tą drogę, te budyneczki no niestety i teraz stąd kawałeczek podjedziemy sobie do góry i teraz tym trybem tu 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 żeby mi to podpowiedziało stąd i tak ok, super jakiś tor do mijania mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo potrzebny jeszcze te przewody mi się nie podobają, że stoją na tych torach już to przesunę stąd tutaj i tutaj super to powinno działać. Teraz fajnie byłoby jeszcze wrócić tą wioskę, tak? Kawałeczek tej wioski, żeby tutaj jednak był. Czyli zróbmy sobie wjazd na przykład o bardziej w ten sposób. Tutaj na jakimś takim zakręcie, i to połączę z tym. Okej, okay. yy, wrócę jeszcze parę jakichś domków. Domki przy torach, trudno, bywa. Yy, bywa, że w takich miejscach trzeba mieszkać, troszkę domków. Po tej stronie, po tej stronie raczej już nie. Nie wiem, jakiś jeszcze ten przemysł, nie, więcej przemysłu już nie będę dodawać. To już wolę mieć więcej tych mieszkań. W sumie to tu jeszcze są jakieś miejsca. O, właśnie, yy, to można jeszcze pobudować, chociaż też przy tych wiatrakach to może zły pomysł, bez przesady. Yy, Okej, okay. Ale jeszcze na przykład jakiś domek tu. No i będzie, no i to powinno działać. To powinno działać, tylko że coraz większy ruch mi się robi na tej drodze krajowej. Ja nie wiem czy ona nie powinna być po prostu troszeczkę szersza. Troszeczkę szersza. Może nawet nie musi być asymetryczna, tak jak ostatnio mówiłem. Ale dodatkowy pas myślę, żeby się przydał coś takiego. Coś takiego na przykład. Troszkę to jest szerokie, no ale jednak mamy tych zjazdów tutaj troszkę. No, duże to, duże to. Nie wiem, czy to mi się bardzo podoba. Może sprawdźmy jednak tą asymetryczną. Ona w ogóle taka brzydka jest, to znaczy nie pasuje stylem do tego, co tam wcześniej było. Hmm, tak się zastanawiam, no ale dwa pasy zawsze by się przydały. Dwa pasy zawsze by się przydały. Co tutaj jeszcze mamy? Takie coś nie. No chyba coś takiego by trzeba. No nie podoba mi się może za bardzo, jak ta droga wygląda. No ale może się przydać tutaj. No to już się robi z tego taka autostrada troszeczkę. No dobra, no jak trzeba to trzeba. Yy, Poszerzają tu oczywiście ogrodzenie będzie trzeba robić od nowa. Yy, to sobie zamienię tutaj na wiadukciku, ciku, taką szerszą. Oj, w sumie ona nawet tutaj jest już tak tak, że nie będą musieli nawet zjeżdżać yy, niepotrzebnie, czyli mamy coś takiego to powinno działać. Yy, I teraz, żeby tutaj nie było też jakichś niepotrzebnych korków. Prawy pas Prawy pas służy tylko do skrętów w prawą. Yy, dalej, tutaj, lewy pas tylko do skrętów w lewo, a ty jedziecie na wprost, dokładnie, yy, i tutaj, tutaj jest wyjazd, tak, tutaj jest wyjazd. No, teoretycznie, teoretycznie to tutaj, tutaj można by zrobić taką sztuczkę, że skoro oni tutaj z prawego zjeżdżają w prawo, to potem, żeby z tego prawego w ogóle nie korzystali, czyli w ten sposób zrobię to trafik prezydentem, tym, yy, o, tym łączeniem pasów ruchu, bo jednak yy, to jest troszeczkę bardziej widoczne, co ja wtedy robię. Yy, czyli co, tutaj zjeżdżacie tak, tak, tędy nie jedziecie na wprost, stąd jak chcecie, to musicie zjechać tam, yy, okej. Okay. Tutaj możecie zjechać jak najbardziej. Możecie zjechać albo zostać, a stąd jedziecie prosto. Yy, w sumie prosto, albo też zjeżdżać jak potrzebujecie. Ok, w sumie to jest domyślne, tak nie trzeba robić. Yy, stąd zjeżdżacie, stąd jedziecie prosto. No mniej więcej, tak? Czyli będzie troszeczkę łatwiej z wyjazdem. Yy, ok, może jeszcze to zmienię. Yy, tak, a ten prawy pasnik tutaj po prostu zostaje yy, pusty, tak i tak. Ok. No, coś takiego, coś takiego powinno nam działać. Tutaj, dobra, tutaj już to strzałeczkami porobię. Chociaż, chociaż, dobra, tutaj zbyt wielkiego ruchu nie ma. No, coś takiego, coś takiego niech tutaj będzie. Mogę jeszcze, tak naprawdę, przedłużyć tą szeroką drogę gdzieś w tą stronę. Tak przy okazji. Tak przy okazji, niech to będzie już troszeczkę większe. Jeszcze się zastanawiam nad tym, czy tędy chciałbym to. No, chyba tak, chyba też to już zrobię. Przez całe to miasteczko, niech też sobie idzie taka szersza droga z tym parkingiem. No jest w miarę dobrze. Tędy sobie przejedziemy. Ten tramwaj przejeżdżający prawie przez autostradę to też będzie ciekawy widok. To sobie naprawię, Oczy... nie naprawię, tylko. To sobie też ulepszę. Oczywiście te ogrodzenia się psują, ale myślę, że te ogrodzenia to już sobie poza odcinkiem naprawię. Nie ma teraz sensu tego robić. Yy, tak i tak, skrzyżowanie na autostradzie to też dosyć ciekawy motyw. Yy, dalej, tędy, cała ta droga, niech sobie po prostu tam idzie. Ok, i tutaj się ścieżka zepsuła. To mogę na szybko poprawić. Stąd. Stąd obok gdzieś tego super. No także możliwe, że trzeba to było od razu w tym stylu zrobić, żeby nie było potem problemów z przebudową. No ale mam nadzieję, że teraz już to jakoś troszeczkę lepiej będzie działać. Jeszcze sprawdzę, czy tu, no właśnie, tutaj bez żadnych kombinacji, proszę, bez żadnych dziwnych rzeczy, to też sobie już tak poustawiam. No dobra, dobra, dobra. Czyli to działa. Widzę, że ci dalej mają problemy z pracownikami. No, to mi się nie podoba, no ale co, czy to pomogło? Kto tutaj jest? Pięciu niewykształconych, jeden bardzo dobrze. No dobra, załóżmy, jedna osoba pojechała na uniwersytet, ale oni i tak się jakoś kształcą. Oni się jakoś kształcą, to mi się nie podoba. No, to mi się nie podoba. Yy, jeszcze, 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 mógłbym na przykład stąd jakąś drogę w tamtą stronę dać. Ok, na przykład jeszcze tutaj coś, jakaś taka droga, stąd może gdzieś. Ok, coś takiego, i przy tym jeszcze więcej na przykład domków dla tych niewykształconych. Ok, tu coś, tu coś takiego. Dalej, jeszcze jakiś domek. Tak, tak. Coś większego, dobra. No niech będzie troszkę więcej tych domków. Można jeszcze tu coś dostawić. No i może coś z tego będzie, może coś z tego będzie. Woda, woda. Y jeszcze tutaj woda, okej. Okay. W sumie tam jeszcze coś widziałem, że nie było wody. No właśnie, to już widziałem na początku odcinka, tak. Y okej, okay. proszę bardzo, jest woda. No i super, coś mamy, coś mamy, coś może się zacznie z tym dziać. Y coś w sumie nie, dalej są problemy, dalej są problemy, no ale może jakoś powoli sytuacja się ogarnie. Także dziękuję bardzo za oglądanie odcinka. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się Wam podobał. Y piszcie komentarze, no i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć!